Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na naszą wieczorną publicystykę w telewizji Trwam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do tego wydania Polskiego Punktu Widzenia przyjął wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, witam panie redaktorze, witam państwa. Panie ministrze, zakończyły się dzisiaj w Kielcach targi zbrojeniowe. Jakie więc polska armia poczyniła zakupy na tych targach? Panie redaktorze, po pierwsze, to oczywiście nie jest miejsce, gdzie podpisuje się umowy w jakiejś nadzwyczajnej ilości, czy tam się idzie tak, po prostu wybiera, pytam, panie ministrze. Wybiera towary, które się za chwilę kupi, ale w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, bo tam można poznać sprzęt z całego świata. To trzeba sobie jasno powiedzieć, są to jedne z największych targów w Europie. Trzecie co do wielkości. Największe w Europie Środkowej. Ponad 600 wystawców. Z tego połowa to są wystawcy polscy, połowa to są wystawcy z zagranicy, z 30 krajów świata. Naprawdę Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki, Korea, no niemalże wszyscy potentaci i tutaj w Kielcach są. Co panu się na tych targach najbardziej podobało? Co by pan chciał, żeby było w polskiej armii, na wyposażeniu Panie redaktorze, może ja pierw powiem to, co zostało ogłoszone, co ogłosił pan minister Antoni Macierewicz, co było najważniejszym wydarzeniem tych targów. Coś, co w naszym zamierzeniu też miało przykuć uwagę całego świata i w jakimś sensie tego całego świata wojskowego przykuło, bo ja prowadziłem później rozmowy chociażby z ministrami obrony narodowej innych państw tuż po ogłoszeniu tej decyzji i no, była ona zauważalna i komentowana pozytywnie zresztą. Dodam, myślę o decyzji o zakupie, o rozpoczęciu negocjacji, bo na razie jeszcze nie kupiliśmy, ale rozpoczęciu negocjacji już oficjalnych poprzez wysłanie LORY, takiego dokumentu do rządu Stanów Zjednoczonych, w którym pytamy się o zakup systemu Wisła od firmy de facto, od firmy Raytheon. To jest bardzo ważna kwestia, bo to jest system obrony przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej średniego zasięgu, coś czego Polska dzisiaj nie posiada. My jesteśmy bezbronni praktycznie przed zagrożeniami z powietrza. Nie mamy jak się dzisiaj bronić. Tak, a panie redaktorze, no wszyscy wiemy, że jak się nie panuje w powietrzu, jak się nie kontroluje powietrza, doświadczenie no, może sprzed kilkudziesięciu lat, ale świetnie to pokazujące II wojna światowa, co się działo, kiedy nie było kontroli w powietrzu, już nie mówię o późniejszych sytuacjach, chociażby z wojny w Iraku. Kontrola powietrza jest kluczowym zagadnieniem. Dopiero wtedy możemy czuć się bezpieczni, ale to niestety jest bardzo drogie przedsięwzięcie, dlatego że to przedsięwzięcie będzie kosztować między 30 a 50 miliardów złotych. No, ogłoszenie takiej decyzji na targach w Kielcach ma swoją wagę i będzie miało swoją wagę dla bezpieczeństwa państwa i dla programu modernizacji technicznej sił zbrojnych, bo to będzie jedno z najważniejszych założeń realizowane przez najbliższe 8 lat. Mamy nadzieję, że skutecznie, z korzyścią również dla polskiego przemysłu, bo to, co trzeba sobie jasno powiedzieć, czego nie zrobili poprzednicy, a co udało się zrobić ministrowi Macierewiczowi i zespołowi Ministerstwa Obrony Narodowej, bo trzeba też podziękować się urzędnikom, którzy tam pracowali, tym, którzy na co dzień w tej sprawie dyskutowali, dzięki nowej jakości, nowemu kierownictwu ministerstwa, dzięki panu ministrowi Macierewiczowi, zmieniła się zasadniczo optyka rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, z Amerykanami, z firmą Raytheon. Panie ministrze, wydajemy 50 miliardów złotych na zakup systemu obrony powietrznej, tak? To co w zamian Polska zyska? No poza oczywiście tym sprzętem, który kupi, ale zawsze jest przy tego typu kontraktach, jest sprawa offsetu. Czy już są rozmowy na temat tego offsetu i co Polska mogłaby zyskać? No właśnie, to też opozycja przez ostatnie 9 miesięcy nas krytykowała. Żądała jak najszybszego podpisania dokumentów i niemalże kupienia na pniu ale tego, co opozycję, wynegocjowała. Co a będzie panie tutaj, redaktorze, panie ale warto porównać to, jak to wyglądało w offsecie jeszcze w jesienią 2015 roku, a jak wyglądało dzisiaj. Otóż my mieliśmy założenie, czy poprzedni rząd miał założenie, transferu 57 technologii z różnych dziedzin związanych z systemem Wisła. Najczęściej, dużo gro tego stanowiły systemy związane z radarem, z łącznością. I z tych 57 technologii, które my niejako zażyczyliśmy sobie, chcielibyśmy, wynegocjowano mniej niż połowę. Mniej niż połowę technologii. Ten rząd, to Ministerstwo Obrony Narodowej, wynegocjowało
52 do 56 już teraz przed wysłaniem Lory technologii gwarancję, że uzyskamy. Co takiego ciekawego polska gospodarka otrzyma od Amerykanów, co będzie napędzało naszą koniunkturę i tak dalej. Jeszcze dodam, panie redaktorze, że pozyskaliśmy, zażyczyliśmy sobie kolejnych 12 technologii jeszcze do tych 57, które dzisiaj mogły być stosowane w polskich zakładach, na przykład zakładach WZL-2 w Bydgoszczy. To akurat mi bardzo bliskie zakłady. Otóż były takie technologie, ja nie mówię tutaj o szczegółach, bo jakie to są urządzenia, mniej więcej co, prawda, będzie dotyczące serwisowania na przykład samolotu F-16. Poszczególnych technologii, modułów, które mogą być wyprodukowane w tych zakładach i które nie były produkowane, dlatego że nie mieliśmy na to licencji, nie mieliśmy zgody rządu Stanów Zjednoczonych i musieliśmy kupować za setki tysięcy dolarów, sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych. Mimo że nasi inżynierowie i nasi pracownicy tych zakładów spokojnie mogliby te elementy wyprodukować. I dzięki, mamy nadzieję, temu offsetowi w tych zakładach będzie można to produkować i nie będziemy musieli kupować tego z zewnątrz. Ale więcej jeszcze powiem, pan dopytuje się co. Otóż to jest nie tylko offset, poszczególne technologie, na przykład do budowy systemów radarowych, prawda, które są kluczowym elementem systemu obrony przeciwpowietrznej, każdego zasięgu, a my mamy w tym zakresie odpowiednie zdolności. Pozyskanie nowych technologii spowoduje, że mamy nadzieję w przyszłości zbudowanie radaru dookólnego dla systemu obrony przeciwpowietrznej naszymi siłami, tak? Właśnie o co chodzi. Otóż my chcemy, żeby z tych wydatkowanych 50-40 miliardów złotych co najmniej połowa była wydatkowana w zakładach tu w Polsce, żeby ta produkcja była w Polsce na potrzeby systemu Patriot, w takich zakładach jak Pit Radwar w Warszawie czy PCO, w takich zakładach jak Sanok, które zostały uratowane przed upadłością rok temu dzięki decyzji rządu pani premier Beaty Szydło. Zakłady, które chyliły się ku upadkowi, dzisiaj są elementem struktury Polskiej Grupy Zbrojeniowej, produkują autobusy na potrzeby rynku cywilnego i będą produkowały elementy systemu Patriot na potrzeby nie tylko polskiej armii, ale takie jak mamy zapewnienia i to liczymy, że później będzie zawarte w umowach, także na potrzeby innych państw, które zakupią system Patriot, czy będą go modernizowały, więc pokazujemy, że konkretne rzeczy będą produkowane w polskich zakładach. Pociski w zakładzie w Mesku, kontenery w Sanoku, radary w Pitradwarze. No, niemalże każdy zakład z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i nie tylko z Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie miał swój wkład przemysłowy w produkcji systemu Wisła. A ile z tych technologii, które Polska pozyska ze Stanów Zjednoczonych w ramach offsetu na system Patriot, ile tych technologii będziemy my mogli na przykład odsprzedać, albo tych produktów, towarów, sprzętu, który wytworzymy, będziemy mogli sprzedać innym krajom? No właśnie, i tu jest bardzo ważna sprawa, dlatego że doświadczenia poprzednich sytuacji, na przykład KTO Rosomak, które jest tak ograniczone, że my nie możemy samodzielnie sprzedawać tego produktu do wielu państw świata, do których moglibyśmy. Rakiety Spike, które są własnością de facto Izraela i my nie możemy ich sprzedawać tak, jakbyśmy chcieli. My zmieniamy tą logikę i teraz chcemy, żeby uzyskując licencję, prawo do produkcji danego elementu, móc go modernizować i odsprzedawać w sposób niemalże otwarty do innych państw. Żeby nie było tak, że my uzyskamy pewną zdolność, będziemy mieli pewien potencjał w polskich zakładach, ale jak przyjdą klienci, na przykład z Czech, to będziemy musieli powiedzieć, przepraszam, nie mamy zgody firmy, która nam dała tą technologię, nie możemy sprzedać. Panie ministrze, co panu podobało się na tych targach, co powinno trafić do polskiej armii, bo od tego zaczęliśmy i chciałbym... A tutaj ja panu odpowiedzieć do końca nie mogę z dwóch powodów. Po pierwsze, niemalże wszystko, co było prezentowane na tych targach, to jest sprzęt bardzo nowoczesny, bardzo atrakcyjny i niemalże wszystko z tych sprzętów, począwszy od satelit, poprzez samoloty, śmigłowce, a kończywszy na sprzęcie pancernym czy uzbrojeniu indywidualnym żołnierza, my byśmy chcieli mieć. No niestety też jest tak, że budżet Ministerstwa Obrony Narodowej nie jest z gumy i trzeba wybierać to, co jest rzeczywiście najlepsze i to, co rzeczywiście jest najbardziej pilne, najpotrzebniejsze dzisiaj polskiej armii poza systemem obrony przeciwpowietrznej. To na pewno wszelkiego rodzaju, ale tutaj już pewne kontrakty są podpisywane, a prezentowane uzbrojenie pancerne, rak słynny już, który wreszcie będzie, trzeba to też powiedzieć, wreszcie będzie miał amunicję, bo przez wiele miesięcy tej amunicji nie było. Krab, który też będzie kupowany w polskich zakładach. Okręty podwodne to jest ogromna szansa dla polskich stoczni, jest program produkcji
w Polsce okrętów podwodnych na potrzeby polskiej armii, to jest program Orka. A co więcej, rozmawiamy i nie wiem, czy się uda, żeby także te okręty produkować dla Norwegów. To byłby kontrakt ponad dwukrotnie większy. To sobie można wyobrazić, jak ogromne zamówienie trafiłoby do polskich stoczni. Więcej, to byłyby nie tylko pieniądze, które trafią przy produkcji, ale później serwisowanie takich okrętów. Norwegowie są zainteresowani zakupem w polskich stoczniach okrętów skonstruowanych przez polskich inżynierów? No, oczywiście to będą okręty pod patronatem jednego z dużych koncernów międzynarodowych, ale produkowane w polskich stoczniach, które należą do polskiej grupy zbrojeniowej, i Norwegowie są otwarci na takie rozmowy, że jeżeli ten okręt byłby podobny, a jest na to duża szansa, że on będzie tożsamy z tym, który my chcemy, żeby produkować go w polskich stoczniach, więcej, panie redaktorze, serwisować w polskich stoczniach, a to znaczy, że to nie jest praca na najbliższe 10 lat. To jest praca dla stoczni na najbliższe 40-50 lat. 50 lat będzie serwisowania miarę, tych okrętów. Jest taka szansa, że ta sprawa będzie sfinalizowana w miarę szybko, a nie za 5-6 lat, kiedy już państwa nie będzie, kiedy już będzie nowa kadencja rządu, Panie redaktorze, jest kilka kwestii, dlatego że jak uczy doświadczenie z negocjacji w ramach systemu Wisła, pośpiech, który jest bardzo charakterystyczny dla mediów, bo potrzebują newsa niemalże codziennie, nie jest przydatny przy negocjacjach wielomiliardowych kontraktów. Najważniejsze, żeby wynegocjować to, co się chce. Ale oczywiście są wymogi operacyjne polskich sił zbrojnych i ten okręt powinien być stosunkowo szybko, bo nam po prostu wychodzą z użytku te, którymi obecnie dysponujemy. I liczymy, że w 2017 roku, jeżeli te negocjacje potoczą się dobrze, to prawdopodobnie 2018 rok to jest data podpisania umowy i później oczywiście będzie czas na skonstruowanie, na wyprodukowanie pierwszego okrętu. No to też musi trwać, ale zdecydowanie w tej kadencji tą sprawę w przeciągu najbliższego roku będziemy musieli rozstrzygnąć i będą konkretne efekty już dla polskich zakładów w tej kadencji. No to nie można przeciągać nieskończoność. Dzisiaj wicepremier Morawiecki w pana towarzystwie powiedział na targach w Kielcach, że przemysł obronny może wpłynąć na szybki rozwój całej gospodarki. No i z tego, co pan przed chwileczką mówił, rzeczywiście tak może być. Musi jednak być konkurencyjny. Panie ministrze, co zrobić, żeby przemysł zbrojeniowy był rzeczywiście konkurencyjny, żeby tutaj powstawały innowacyjne projekty, czyli takie nowoczesne, pomysłowe i rzeczywiście to była wysoka technologia, żeby była zainteresowana polska armia, ale też i inne armie. Ta konkurencyjność, jak spowodować, żeby ona rzeczywiście była? Bez wątpienia jest to najtrudniejsze zadanie i to jest tak naprawdę zadanie mentalnościowe. To niestety trzeba uświadomić tym zakładom, że choć przemysł zbrojeniowy ma szczególną pozycję, jest, jak my wielokrotnie podkreślamy, komponentem sił zbrojnych, to nie jest tak i to te właściwe mechanizmy kontrolne, analityczne, sprawowania nadzoru nad przemysłem zbrojeniowym mogą wymusić to, żeby ten przemysł był konkurencyjny, bo są chociażby metody kontrolingu, które są w stanie pokazać, czy dany sprzęt jest konkurencyjny, czy jego cena jest konkurencyjna, czy jego warunki techniczne są atrakcyjne. Wystarczy to te uprawnienia właścicielskie przez Ministerstwo Obrony, które dzisiaj dysponuje, należycie realizować i wtedy już ten pierwszy element konkurencyjności będzie zrealizowany. Drugi to narzucenie pewnych standardów. Po pierwsze takich, żeby była odpowiednia produkcja eksportowa. Bo my możemy powiedzieć, no on jest konkurencyjny i możemy w samozachwycie tak twierdzić, ale to rynek. I to rynek nie nasz krajowy, tylko on, ten światowy pozwoli ocenić, czy ten przemysł jest konkurencyjny, czy nie. Dzisiaj nie jest konkurencyjny, bo eksport przemysłu zbrojeniowego, szczególnie państwowego, jest niszowy. Więc my musimy to odwrócić i wtedy nam nasi partnerzy z zagranicy powiedzą, tak, to jest dobre uzbrojenie, dobrej jakości i w dobrej cenie. No i wreszcie to, co może wpłynąć na konkurencyjność tego przemysłu, a jest też ogromnym szansą i potencjałem dla niego, to produkcja cywilna. Otóż duża część tych naszych zakładów, mimo że mają znakomite produkty, w ogóle nie podejmują tego wyzwania rynku cywilnego, który jest znakomitym weryfikatorem jakości i ceny. No, uważając, że mają zlecenia dla polskiej armii. Panie redaktorze, no chociażby, znaczy nie chcę, ale może warto powiedzieć chociażby o zakładach, o co chodzi. Przemysłowe Centrum Optyki produkujących znakomitą noktowizję i tego rodzaju systemy i które praktycznie na rynek cywilny nie produkuje, a doświadczenie państw, firm europejskich, chociażby takiego konsorcjum jak Thales, pokazuje, że można produkować na potrzeby cywilne noktowizję i na potrzeby i kamery i można produkować to na potrzeby zbrojeniówki. Łączność, Pitradwar, prawda, no, ogromny potencjał.
zakłady w Sanoku, o których mówimy. Już chcemy zmienić ten sposób myślenia. Niech to będzie produkcja cywilna, autobusy dla potrzeb na przykład samorządów, miast i produkcja wojskowa, która będzie wykorzystywana. Tak chyba funkcjonowała Huta Stalowa Wola, która budowała, produkowała pojazdy wojskowe i koparki, tak? Przez wiele lat. Dokładnie tak. Zakłady w Łuczniku produkujące broń. No, ktoś podjął decyzję, że te zakłady będą produkowały tylko i właśnie na zlecenia, na potrzeby państwa. To już zupełnie na rynek. Jesteśmy przy polskim przemyśle zbrojeniowym. W związku z tym chciałem zapytać pana o komentarz do dzisiejszej decyzji opozycji Platformy Obywatelskiej, która złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie między innymi Bartłomieja Misiewicza, który jest szefem gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza i który został członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pana zdaniem Platformy to jest nadużycie kompetencji przez osoby, które desygnowały pana Misiewicza do tej rady. Pan zaskoczony jest tą decyzją, czy pan, jakby pan zbił ten argument Platformy Obywatelskiej? Panie redaktorze, po pierwsze pozostaje tylko tyle, żeby się uśmiechnąć, widząc tak niepoważną i histeryczną próbę odwrócenia uwagi od spraw ważnych, chociażby afery warszawskiej, która robi dzisiaj, podejmuje Platforma Obywatelska, wytaczając największe, najpoważniejsze im się wydaje działa w sprawie, która nie ma w ogóle jakichkolwiek podstaw. Otóż pan Bartłomiej Misiewicz jest jednym z lepszych, bardziej zaangażowanych osób w Ministerstwie Obrony Narodowej, mającym naprawdę duże kompetencje i bardzo ciężko pracującym, ale to, co jest ważne, mającym kompetencje i zorientowanie w sektorze związanym z przemysłem zbrojeniowym przez ten rok pracy w ministerstwie, jak i z polską armią. My musimy mieć osoby w ramach nadzoru nad przemysłem zbrojeniowym, które będą łączyły Ministerstwo Obrony Narodowej i polski przemysł. Otóż zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych taką funkcję nadzorczą pełni Rada Nadzorcza. Przepisy w Polsce są tak skonstruowane, że minister czy wiceminister, minister członkiem Rady Nadzorczej być nie może. Natomiast członek kolegium ministerstwa, takim jest pan Bartłomiej Misiewicz, który na bieżąco omawia sprawy również związane z polskim przemysłem zbrojeniowym, może tą funkcję nadzorczą spełnić, bo tak pozwalają na to przepisy. Panie ministrze, jest zarzut często podnoszony w części mediów i przez opozycję, że członkiem Rady Nadzorczej musi być osoba, która ma wyższe wykształcenie. No pan Bartłomiej Misiewicz jeszcze nie skończył studiów, więc tego wykształcenia wyższego nie ma. Więc jak pan się do tego stosuje? Nie ma takiego zapisu w kodeksie spółek handlowych, nie ma takiego wymogu, ażeby członek Rady Nadzorczej musiał mieć wyższe wykształcenie. Co więcej, w przypadku Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie ma wymogu, ażeby członek Rady Nadzorczej miał zdany egzamin, kurs na członków Rady Nadzorczej. Zresztą nie będę mówił o jakości tych kursów. Liczy się doświadczenie, kompetencja. Pewnie nas też słuchają przedsiębiorcy, prywatni przedsiębiorcy. Czy tam wyznacznikiem tego, żeby być członkiem zarządu czy członkiem Rady Nadzorczej jest to, czy ktoś ma wyższe wykształcenie, czy nie? Czy lepiej doświadczony jest pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma na bieżąco kontakt z polską armią, czy lepiej na przykład, nie ujmując nikomu, filozof, który nigdy nie widział czołgu? No, panie redaktorze, odpowiedź rysuje się sama. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Co więcej, ja się uśmiecham z tego zawiadomienia, ale mam nadzieję, że prokuratura zrobi z niego dobry użytek, bo w polskim kodeksie karnym jest odpowiedzialność tych, którzy świadomie składają doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wiedząc, a wystarczyło spojrzeć do stanu faktycznego i do przepisów prawa, wiedząc, że tego przestępstwa nie popełniono, bo to jest angażowanie prokuratury, instytucji państwa w sprawy fikcyjne tylko dlatego, żeby na przykład zrealizować własny cel polityczny. I mam nadzieję, że prokuratura w tym zakresie podejmie stosowną decyzję. Są na tym zawiadomieniu podpisy konkretnych osób i mam nadzieję, że one w pierwszej kolejności zostaną przesłuchane i mam nadzieję, że prokuratura będzie wiedziała, w którym kierunku postępowanie karne prowadzi. To jeszcze pozostańmy na chwilę przy decyzjach personalnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Panie ministrze, jakie były powody odwołania dowódcy Gromu, pułkownika Piotra Gąstałę i inspektora wojsk specjalnych generała Piotra Patalonga? Panie redaktorze, ja w ogóle muszę powiedzieć, nie bardzo rozumiem dyskusję, która się od wczoraj odbywa w mediach, czy od przedwczoraj wieczór w tej sprawie, dlatego że my od 25 lat dążymy do cywilnej kontroli nad armią.
żeby nie było tak, że nikt nie wie, co się dzieje w siłach zbrojnych, że siły zbrojne same sobą się rządzą. To jest dorobek tych 25 lat i tego, że w okresie komunizmu wyglądało to zupełnie inaczej. I minister obrony narodowej w ramach potrzeb sił zbrojnych może podejmować takie decyzje i też rozkładać je na czynniki pierwsze, to nie służy interesowi tychże sił zbrojnych. Decyzja musi być uzasadniona, bo podnoszono argument, że nie było uzasadnienia do odwołania. Potrzebami sił zbrojnych, natomiast na poziomie mediów, na poziomie zwykłych obywateli o takich sprawach nie powinno się dyskutować. I dla mnie kompromitacją jest na przykład informacja, że rzekomo jakiś anonimowy żołnierz wojsk specjalnych wypowiada takie czy inne zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że takiego żołnierza nie ma, bo sam by siebie kompromitował, bo sam by dawał świadectwo temu, że nie powinien w polskich siłach zbrojnych służyć. Tym bardziej, że są już następcy tychże dowódców. To są znakomici specjaliści, fachowcy. Warto spojrzeć w ich życiorysy, w ich doświadczenie. Może pan nazwiska podać? Chociażby pan generał Markwica, bardzo doświadczona osoba, która dowodziła polskim kontyngentem w Afganistanie, która dowodziła brygadą powietrzno-desantową. No, to są osoby o ogromnych... Szef GROM-u, tak? Tak, ogromny. Przepraszam, to jest akurat szef Inspektoratu Sił Specjalnych. A szefem GROM-u kto będzie? Panie redaktorze, uciekło mi w tej chwili nazwisko. Pan pułkownik... To przy innej okazji. Jeżeli będzie można, to przypomnimy. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziękuję.